Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmiku. Dzisiaj postanowiłam za sugestią jednego z internautów zająć się zadaniem z próbnej matury wykreślanka, zadanie z programowania. Zrobimy rozwiązanie w języku C++. Zadanie pozwala przećwiczyć sobie tablice dwuwymiarowe. Jest dosyć ciekawe, trochę czasochłonne. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. W pliku wykreślanka.txt znajdują się dane do zadania i w tym pliku jest 100 wierszy, a w każdym wierszu znajduje się jeden ciąg 200 znaków, małych liter alfabetu angielskiego. Plik zawiera dane dla dwuwymiarowej tablicy, listy, znaków lub analogicznej struktury o 100 wierszach i 200 kolumnach indeksowanych od zera. Czyli strukturę mamy sobie indeksować od zera. Napisz program, który znajdzie odpowiedzi na poniższe pytania. Odpowiedzi zamieść w pliku zadanie 4.txt, każdą poprzedzając numerem pytania. Zadanie 4.1 podaj numery wierszy oraz numery kolumn, których występuje w formie spójnego ciągu znaków, ciąg matura. Zadanie 4.2 dla każdego wiersza znajdź długość najdłuższego spójnego podciągu składającego się z takiego samego znaku. Podaj długość najdłuższego takiego podciągu i numer wiersza lub numery wierszy zawierającego ciąg o tej długości. Przykład w tekście, a coś tam, takim podciągiem będzie 4 literki B składające się z 4 znaków. Znajdź podtablicę, to jest trzeci, lub analogiczną podstrukturę, w której każda litera alfabetu angielskiego występuje dokładnie raz. W pliku wykreślanka jest dokładnie jedna taka podtablica. Podaj jej wysokość, szerokość, a także współrzędne lewego górnego rogu, numer wiersza i kolumny liczony od zera. To jest dosyć nietypowe przy zadaniach maturalnych. Z reguły numery wierszy i kolumn w pliku liczą się od jedynki, a tutaj tak po programistycznemu od zera. Trzeba o tym pamiętać i zwrócić uwagę, żeby dobrze podpasować się pod klucz. Przygotowałam sobie już plik, szablon programu, dołożyłam obydwie biblioteki, których będę potrzebować, IOStream do wypisywania wyników czytania danych i FileStream do obsługi plików tekstowych. Tablicę, strukturę, którą widzę, której widzę możliwość tu użycia, to będzie sobie tablica T na 100 wierszy i w każdym wierszu 200 kolumn i będzie to tablica złożona ze znaków, tak? Czarów. Mamy możliwość czytania znak po znaku do takiej tablicy, nawet jeśli nie są oddzielone spacjami, to jest, będzie wygodne. To zaczynamy od odczytu, odczyt danych, czyli input file stream, nazwijmy plik in, wykreslanka.txt, oczywiście plik znajduje się w bieżącym katalogu, przepraszam, na wiki z Pythona, w bieżącym katalogu, więc nie dodaję ścieżki dostępu. Tym sposobem, podając do konstruktora nazwę pliku, już powoduje otwarcie tego pliku. No i czytamy, czyli robimy sobie pętlę dla każdego wiersza od zerowego do setnego, bez setnego. I w każdym z tych wierszy, dla każdej kolumny, od zerowej do dwusetnej, bez dwusetnej. Czytamy z pliku do tablicy T od W. Najpierw podajemy indeksy wiersza, a potem K. I mamy tym sposobem 100 razy 200 znaków odczytanych. Możemy się pozbyć otwartego pliku, bo wiadomo, jak się plików nie zamyka, to gdzieś na świecie umiera mały kotek. Pamiętajcie o zamykaniu plików. Dobra, więc odczyt zrobiony i podpunkt 4.1, który mówił, że mamy znaleźć słowo matura w dowolnym wierszu lub w dowolnej kolumnie, czyli poszukać i w poziomie tego słowa, i w pionie poszukać, i wtedy wypisać, w jakim wierszu, w jakiej kolumnie znaleźliśmy matura, czyli podpunkt 6.1. Dobra, no to sobie przeglądamy najpierw wiersza. Czyli zmieniamy wiersz od 0 do 100. I dla każdego wiersza będziemy szukać w kolumnach od 0 do, właśnie, czy do 200. Zaraz to się wyjaśni i okaże. I teraz jest matura, ja nie chciałam kombinować ani się pomylić na egzaminie na waszym miejscu, zdając maturę. W związku z tym słowo matura, no,
ile ono ma znaków, my, a, ty, ur, a 6 znaków, więc ja sobie bym zrobiła takiego ifa. Jeśli te w moim wierszu W, który analizuję, w kolumnie K ma słowo, ma znaczek M i tak dalej, czyli sobie to, pozwolę sobie to skopiować, oraz w kolumnie K plus pierwszej ma słowo A, oraz w kolumnie K plus drugiej ma słowo T, oraz w kolumnie K plus trzeciej ma słowo U, oraz w kolumnie K plus czwartej ma słowo R, oraz w kolumnie K plus piątej ma słowo A. I teraz, żeby kolumna K plus piąta była osiągalna, to my musimy poprawić troszkę tą pętlę. Tu kończymy nawias do ifa, a tu poprawiamy pętlę, żeby nie sprawdzał do dwusetnego, tylko 5 wierszy wcześniej skończył, bo K jest początkowym znakiem sumy matura. No to jeśli znalazł, to co mamy zrobić? Mamy wypisać, w jakim to wierszu znalazł, tak? A tu już był nawias, dobra, zrobiłem drugi. To wypisujemy na ekranie numer wiersza, czyli W. Znaleziono w wierszu W i endline'a. Dobra, znaleźliśmy w wierszu W i tak wszystkie wiersze sobie przepatrzymy, to teraz spróbujmy zobaczyć, czy są kolumny. Czyli teraz będziemy robić pętlę dla każdej kolumny. Ja specjalnie zostawiam sobie K dla kolumn, W dla wierszy, wtedy łatwiej jest zauważyć, kiedy popełni się jakiś błąd. W powinno być zawsze na pierwszym miejscu, K na drugim, tak? Polecam ten sposób. Kolumn jest do 200, kolumna plus plus i w każdej kolumnie sprawdzamy wiersze od 0 do 100. No i znowu będziemy sobie szukać słowa matura, więc sobie przekopiuję. I teraz w wierszu W, w kolumnie K, w wierszu poniżej, kolumna ta sama, w wierszu 2 niżej, kolumna ta sama, w wierszu 3 niżej, kolumna ta sama, w wierszu 4 niżej, kolumna ta sama i w wierszu 5 niżej, kolumna ta sama. Dobra, i teraz już widzimy, że numery wierszy teraz muszą skończyć się 5 wcześniej. Dobra, no to jeśli znaleźliśmy, to znaleziono w kolumnie K. Spróbujmy to zapisać, odpalić i zobaczyć, co tutaj z tego wyniknie. Znaleziono w wierszu zerowym, 15, dwukrotnie w 27, 42, 55, 90 i 99 o kolumny 0, 81, 92 i w ostatniej. Tak to wygląda. Więc podpunkt pierwszy uważam za zakończony. Więc przechodzimy do podpunktu drugiego, 6.2. Ale wiecie co? Właściwie to chyba nie jest szóste zadanie, tylko czwarte. Ja tu trochę ściemniam, więc zrobimy tu poprawkę. Przepraszam. 4.2, gdzie trzeba było dla każdego wiersza znaleźć taki ciąg obok siebie położonych znaków, takich samych. Najdłuższy taki ciąg dla każdego wiersza i potem najdłuższy w całym pliku, czyli we wszystkich 100 wierszach, przystępujemy do roboty. Czyli będziemy potrzebowali dla każdego wiersza przeanalizować sytuację, więc na pewno po wierszach trzeba pierwszą pętlę zrobić. I w danym wierszu będziemy potrzebowali takie maksimum lokalne, dobrze, nazwijmy to local max, maksimum lokalne dla wiersza, ale oprócz tego będziemy potrzebowali maksimum globalne, global max, dla całej struktury, czyli dla wszystkich 6 wierszy.
i będziemy potrzebowali dla danego wiersza aktualną długość tego, co tam zauważamy, że jest złożone z takich samych znaków. Na początek wstawiamy do tej długości 1, bo będziemy traktować, że ten znak w naszym wierszu zerowy to jest ciąg, od którego zaczynamy i próbujemy go poszerzać w prawo do ciągu o długości 2, kiedy spotkamy pierwszy znak taki sam jak ten zerowy, prawda? I teraz robimy sobie fora po kolumnach, gdzie kolumny teraz właśnie będzie od 1 do 200. I pytamy, czy w naszym wierszu W w kolumnie K jest to samo, co w tym samym wierszu W w kolumnie K minus pierwszej, czyli położony na lewo od niego. Jeśli tak, to długość plus plus, czyli zwiększamy wtedy długość o 1. Jeśli nie, to znaczy, że natrafiliśmy na jakiś inny znak i należy, cokolwiek było wcześniej w długości, należy długość ustawić na 1. Prawda? Teraz jeszcze jedną rzecz. Aktualizacja lokalnego maksa, czyli maksa dla wiersza. Czy w ifie, czy w else, to lepiej nie robić tego ani w ifie, ani w else, tylko sobie poza ifem, elsem. Sprawdzamy, czy długość przekroczyła obecnie naszego lokal maksa. Jak przekroczyła, to lokal maksa wpisujemy na nowo. Nasza długość tworzy nasza nowa długość, tworzy lokal maksa. I tym sposobem policzymy, jaki jest najdłuższy taki ciąg złożony z samych liter położonych obok siebie. I chyba fajnie by było te długości wszystkie dla każdego z wiersza sobie stablicować, dlatego że częścią polecenia jest wypisz wszystkie wiersze, gdzie taki global max właśnie występuje, tak? Czyli my ten global max dopiero ustalimy po wszystkich 100 wierszach, czyli to, co zrobiliśmy dla jednego wiersza, to była tylko po to, żeby aktualizować local maxa, a teraz po pętli sprawdzimy, czy nasz local max jest interesujący z punktu widzenia global maxa, czyli czy należy zaktualizować global maxa. Jak tak, to go aktualizujemy. Aktualizujemy. Local max staje się nowym global maxem. I na pewno tak czy inaczej należałoby w takim wypadku, w takim podejściu do długości wpisać naszego local maxa. Do długości dla wiersza W. Wpisać naszego local maxa. Żeby potem przejrzeć całą tą tablicę. Czy jeszcze czegoś nam tu brakuje? Mamy 100 długości w tym momencie, bo naszych wierszy było 100. Dla każdego wiersza ten local max tutaj się powoli wyznacza. Sprawdzamy długość na bieżąco, korygując ewentualnie local maxa. I global max też jest aktualizowany, więc jest pora na to, żeby wyświetlić, jaki jest global max. Zapisuję, uruchamiam. Zobaczmy, co tu się zadzieje. Global Max to 10. Teraz sprawdzenie, w których wierszach Global Max występuje, to przejrzenie 100 wierszy. W tablicy długości. Właściwie to nie są wiersze, prawda? Bo ona jest jednowymiarowa. Ale że tego jest do 100, to mogę to indeksować sobie przez W, kod pozostanie czytelny. I jeśli długość dla wiersza numer W jest równa naszemu global maxowi, to wypiszemy, że występuje w wierszu W. Zapiszemy, uruchomimy. I w których wierszach występują global maxy? W wierszu 62 i 72. To przechodzimy do trzeciego, w którym to trzeba zrobić. 4-3. Trzeba znaleźć w tej całej strukturze 100 na 200 taki fragment, gdzie wszystkie literki z alfabetu, a jest ich 26, znajdują się dokładnie jeden raz.
Czyli musielibyśmy dla każdego, znaczy ja widzę to zadanie tak. Nie będziemy tu dbać o złożoność, bo jest to mała struktura, 100 na 200, więc nie musimy się stresować, że wynik się nie zdąży pokazać w czasie matury. Sprawdzimy wszystkie możliwe układy. Czyli z każdego punktu, mam na myśli, mówiąc punktu, że to będzie lewy, górny narożnik naszego fragmentu, z każdego takiego punktu, czyli wystosujmy współrzędne tego punktu. Wiersz tego punktu, o, może tak to oznaczmy, będzie od 0, wiersz tego punktu będzie do 200, później sobie zrobimy ify, które nas zabezpieczą, żebyśmy nie wychodzili za tablicę. Wiersz punktu będzie zmieniany w ten sposób i tak samo dla kolumny. Kolumna tego punktu będzie od 0, kolumna tego punktu będzie do 200 i kolumna tego punktu plus plus. Przepraszam, tu się trochę zamyśliłam i mi już nie wyszło, bo tu wiersz jest 100, prawda? No dobra, i teraz mamy każdy możliwy punkt początkowy, tak? I dla tego każdego możliwego punktu początkowego zrobimy sobie 26 w poziomie, zrobimy sobie 26 w pionie, czyli w dół od tego punktu. Zrobimy sobie 13 na 2 i zrobimy sobie 2 na 13. To są wszystkie możliwe opcje, gdzie możemy znaleźć 26 literek w alfabecie w jednym spójnym fragmencie będącym takim prostokątem. Tak? To są tylko te cztery opcje. Od każdego punktu początkowego zaczynając. Więc tak, ta opcja jest dostępna tylko w przypadku takim, kiedy możemy w poziomie przesunąć się o 26 w prawo? Kiedy kolumna początkowa jest mniejsza niż 200 minus 26. Prawda? Czyli tu będziemy musieli mieć takiego ifa, który sprawdza. 26 w dół możemy pociągnąć tylko wtedy, kiedy wiersz początkowy jest mniejszy niż 100 minus 26. I tu tak, w takim ifie będziemy działać. Teraz ten przypadek, kiedy 13 w prawo, a 2 w dół, w ifie, który tak, kolumna początkowa musi być mniejsza niż 200 minus 13 i wiersz początkowy musi być mniejszy niż 100 minus 2. I w takim ifie tu będziemy się poruszać. A ostatni przypadek, kiedy 2 w prawo, to mamy ifa, który sprawdzi kolumnę początkową musi być mniejsza niż 200 minus 2, a jednocześnie wiersz początkowy mniejszy niż 100 minus 13. Tu przyznaję, trochę skupienia trzeba w tych zadaniach w tym momencie tutaj, prawda? Jak zresztą przy programowaniu zawsze trzeba, bo tu łatwo pomylić setki z setkami, dlatego nazewnictwo na pewno pomaga. Przy W musi być zawsze setka, przy K musi być zawsze dwusetka. Dobra, no to spróbujmy to sprawdzić. Teraz jak będziemy sprawdzać? Jak będziemy odnotowywać, czy w naszym prostokącie jest 26 dobrych znaków, czy nie? Za każdym razem musimy odhaczyć, ile jest literek A, ile jest literek B, ile jest literek C, ile jest literek D. Prawda? Za każdym razem musimy jakby naliczyć, ile jest których literek. Więc ja proponuję zadeklarować sobie takie właśnie liczniki, literki, niech się nazywa, i będzie ich 26, gdzie na i tym liczniku będziemy przechowywać znak na zerowym liczniku ilość literek A, bo tam są tylko małe literki, na liczniku pierwszym ilość literek B, więc przy takim podejściu no, będziemy musieli przeliczać literkę, żeby nie robić 26 ifów, prawda? Bo tego jest czterokrotnie, więc 26 ifów no, też by oczywiście się spisało, czyli 26 ifów w stylu, jeśli znakiem jest A, to zmień liczniczek zerowy, jeśli znakiem jest B, to zmień liczniczek pierwszy i tak do Z, tak? Natomiast da się przełożyć kod napotkanej literki bezpośrednio na numer indeksu i nie trzeba do tego znać kodów ASCII znaków, bo na maturze nie mamy dostępu do tabeli kodów ASCII, tak? Jeśli zrobimy coś takiego, że od kodu naszego znaku, dowolny jaki to będzie, odejmiemy kod z literki A, to mamy dokładnie to, czego poszukujemy, czyli indeks
indeks naszego znaku będzie stąd się brał. Czyli jeśli znakiem jest A, to zobaczcie, kod A minus kod A po prostu da nam 0. Czyli dla A otrzymamy indeks zerowy. Jeśli znakiem jest B, to kod B minus kod A da nam jakby informację o tym, o ile w tabeli ASCII przesunięte jest B w stosunku do A. No dokładnie o 1. Bogu dzięki, znaki są tak jak w alfabecie, kolejno koło siebie ułożone w tabeli kodów ASCII. Jeszcze tylko jedno nam pozostaje, jak znaleźć kod w C++ dla dowolnego czara. No oczywiście za pomocą inta. Czyli wystarczy tutaj rzutowanie na inta naszego czara i mamy teraz kod tego znaku. Więc ten komentarz wykorzystamy. No i teraz potrzebujemy taką tablicę wyzerować. Więc for i od 0 do 26 i plus plus nasze literki od i podstaw 0. Dla każdej takiej sytuacji będziemy musieli to wyzerować, prawda? I teraz zaczynamy od WPKP 26 w prawo, czyli for int i od kolumny początkowej, dopóki i mniejsze od kolumny początkowej plus 26 i plus plus. I teraz w literkach lit, tak to nazwaliśmy, zmieniamy odpowiedni indeks znaku. Znak jest teraz w strukturze T, w wierszu WP, w kolumnie I, prawda? Czyli bierzemy sobie, zgodnie z tym, co tutaj napisaliśmy, int z tego znaku minus int od zera. No to robimy int z tego znaku, zaraz go wpiszemy, minus int od A. I teraz wpisujemy ten znak. Ten znak jest z tablicy T, z wiersza o numerze WP, wszystko jest w tym wierszu, z kolumny o numerze I, no przepraszam, że teraz to nie jest K, może też powinno, i ten znak jest zrzutowany na inta. To jest ten nasz znak, tak? I teraz mamy przeróbkę z tego czegoś na literkę, na odpowiedni indeksik. Zwiększamy go o 1. Tym sposobem 26 znaków w poziomie, bo przesunęliśmy i o 26 dalej od naszego KP, każdy się odcisnął w naszej tabeli literek. Teraz sprawdzamy, czy może się udało, czyli trzeba przejrzeć całą tabelę literek i jakie zachowania nam się wydadzą tutaj podejrzane. Oczywiście w literkach, w elemencie i tym, wszędzie musi być jedynka, więc jak jest cośkolwiek różnego od 1, to znaczy, że któryś z znaków było więcej niż 1, albo któregoś wcale nie było, tak, może być 0 albo więcej niż 2, to jest sytuacja niebezpieczna, to znaczy nie niebezpieczna, tylko po prostu taka, której nie mamy uwzględniać. I może zróbmy sobie tutaj jakąś flagę, jakąś zmienną typu logicznego, na przykład, czy to jest wyraz, którego trzeba uwzględniać, czy nie. Na początku wstawmy tam sobie true i jeśli tu jest różne od 1, to tak wstawimy na false. Można tak naprawdę przerwać tą pętlę, ale to jest tylko 26 powtórzeń, więc nie trzeba. I teraz, jeśli tak pozostało true, to możemy sobie zrobić couta i wypisać, że tym fragmentem jest od WP do KP, prawda? I jest to opcja 26 na 1 i wiersze sobie wypiszemy od WP, wiersz WP. No właściwie tu tylko WP nas interesuje, prawda? Czy nie? Bo jak nie, to zresztą możemy wypisać wszystko do KP. O. I tak naprawdę można by wtedy zakończyć już ten algorytm, program, bo wiemy, że tylko jedna jest taka sytuacja w całej tej strukturze, no ale już sobie podarujemy. Czyli coś w tym stylu. I teraz to trzeba przenieść na wszystkie pozostałe cztery przypadki jeszcze z przeróbkami. Teraz spróbujemy to przerobić na 26 w dół. To teraz mamy i od 0 do 26. Literki znowu się zerują. I tym razem z wiersza początkowego zaczynamy. Kończymy na wierszu poniżej
plus 26, więcej niż jest w obecnym. I teraz tutaj jest i, a tutaj jest zawsze kp. Ta sama kolumna. Prawda? I teraz właściwie to jest to samo, sprawdzamy literki. Jeśli tak, to inna opcja. 1 na 26. Czyli 26 w dół. Tak? Czyli to jest opcja, że znaleźliśmy w poziomie, a to jest opcja, że znaleźliśmy w pionie. I to jest WPKP. Nadal to działa. Tak. To teraz spróbujmy zaadoptować to do 13 na 2. Znowu zerujemy literki dla każdego początku. I teraz i. I od będziemy potrzebować, prawda? Wiersz początkowy, dopóki J mniejsze. I teraz to jest 13 w prawo, 2 w dół, czyli wiersz będzie się zmieniał o 2. A kolumna o 13. O. I teraz literki od wierszem jest J, kolumną jest I, minus kod A, zwiększamy literkę o 1 i dalej wszystko działa, tylko trzeba napis zmienić, że znaleźliśmy w strukturze 13 w prawo, 2 w dół, zaczyna się od WP i KP. I teraz jeszcze jedna kopia tegoż. I mamy sobie teraz znowu zerowanie literek. Teraz kolumna jest tylko 2 w prawo. Wiersz jest 13 w dół. I wiersz jest nadal i o tym, kolumna i tym. Sprawdzamy 26 literek i zmieniamy tylko napis 2 na 13. I uruchamiamy i zobaczymy, co tu wyjdzie. I znaleźliśmy 2 na 13 w... Zaczyna się w wierszu 71 i kolumnie 102. I to tyle z tym zadaniem. Chciałabym zakończyć na tym. I do usłyszenia w pozostałych moich filmach.